słonia Davida Lynch'a, pokażemy maskę Petera Bogdanowicza, więc no, są to takie filmy, które mówią o monstrualności, oczywiście monstrualności rozumianej nie tylko jako pewna fizyczna deformacja, ale też monstrualności jako pewnym wykluczeniu, tak, ze względu na takie czy inne niepełnosprawności. No i nie mogłoby być przeglądu o monstrualności, odmienności bez pokazu filmu Dziwoląki Todda Browninga. Mnóstwo z tym filmem wiąże się ciekawych wątków. Może zacznijmy od tego, że film, którego motywem jest kalectwo, sam jest w pewnym stopniu dziełem kaleki. Zobaczyli Państwo 64-minutową wersję, która no, jest jedyną, która pozostała, ale w oryginale ten film trwał 90 minut. Ta pierwotna wersja została pokazana tylko raz po premierze, no i niestety wywołała taką gwałtowną reakcję publiczności, łącznie z pozwami sądowymi, że producent filmu zdecydował się na cięcia, Irving Thalberg. No i cóż, ta pierwotna wersja nie ocalała. Wycięto tyle, że trzeba było zrobić dokrętki. I to, co tutaj widzimy, czyli ten prolog z tym właśnie artystą cyrkowym, tak, który mówi, przedstawia nam kolejne dziwo swojej kolekcji, to jest właśnie dokrętka. To jest ta rama filmowa, która została dokręcona. I tak samo dokrętką jest ta scena pojednania między, to na końcu. Tak, między osobami tutaj tymi niskorosłymi, między naszą uroczą parą. Frida i Hansen. Tak, Frida i Hansen. Może tylko dodam, co wiemy o tym, co wyrzucono. Między innymi wyrzucono taką scenę, no właśnie, ukazującą, co się stało z Herkulesem i Kleopatrą, czyli tą sceną, która pewnie najbardziej działa na wyobraźni widzów. Otóż Herkules został wykastrowany i w tej oryginalnej, pierwotnej wersji była scena, no, gdzie on po prostu takim właśnie falsetem, jak kastrat, śpiewał, co no, oczywiście było jednoznaczne sygnałem właśnie, co z nim ta grupa zrobiła. No właśnie, było też z większą taką dosadnością pokazane to, co zrobiono z Kleopatrą. Jako jednakże ta wersja budziła właśnie takie kontrowersje, gwałtowne reakcje, jedna kobieta pozwała studio filmowe, że poroniła właśnie pod wpływem oglądania tego filmu, więc stąd właśnie te cięcia. Krzysztofie, od czego zaczniemy w takim razie? Powiedzmy może, zastanówmy się w ogóle nad klasyfikacją gatunkową tego filmu, bo on właściwie wielokrotnie funkcjonował w takim obiegu Midnight Movies, prawda? Czyli filmy wyświetlane o północy, filmy dziwne, właśnie takie filmowe, kurioza. I tak też właśnie robił się tego statusu dzieła kultowego. Który przez jakiś czas był obecny przez opowieści, bo w tej chwili trudno nam sobie z perspektywy dostępności wszystkiego natychmiast przez internet wyobrazić, że jakby ten film może funkcjonować, krążyć, być obecny, ale być obecny jako opowieść, jako historia tego, że znajomy znajomego, sąsiada, kuzyna, brata, wujka widział gdzieś taki film i tam podobno było to, że. I on działał, czy funkcjonował w ten sposób, obejrzenie go było już, było pewnego rodzaju osiągnięciem. W wielu krajach był zakazany, w Wielkiej Brytanii był zakazany przez 30 lat. Dopiero na początku lat 60. został no, odblokowany. W ogóle duże zasługi w upowszechnianiu tego filmu, w takiej rehabilitacji tego filmu. Początkowo krytyka go zmiażdżyła, zwłaszcza krytyka amerykańska. Ale duże zasługi w rehabilitacji tego dzieła w takim sensie artystycznym miała Europa. I taki pokaz na festiwalu właśnie w Wenecji, który się odbył na początku lat 60. To właśnie to był taki moment zwrotny w recepcji tego filmu. A później lata 70., 80. nastąpił też przełom w Stanach Zjednoczonych. Ten film wtedy zaczął właśnie funkcjonować w takim obiegu powszechnym. No to co z tą klasyfikacją gatunkową? Czy my mamy do czynienia z horrorem, skoro takie dzieło wywołujące takie gwałtowne reakcje? No, z tym oczywiście jest problem, z klasyfikacją gatunkową. Natomiast ja bym, ponieważ ty zacząłeś od krótkiego wprowadzenia na temat historii filmu i opowieści o reakcjach, to jego można oczywiście na kilku poziomach dyskutować. I wydaje mi się, że ten
kontekst, który ty wprowadziłeś, sugeruje taką dyskusję na poziomie przecinających się dwóch kwestii, znaczy jednej kwestii takiej poznawczej, rzeczywistość, fikcja, tak? Bo ta fikcja tutaj jest rzeczywista, rzeczywistość jest sfikcjonalizowana, ale tylko trochę, tak? Znaczy to działa zupełnie inaczej niż w większości normalnych czy standardowych filmów, które oglądamy. To jest jeden kontekst i on się przecina oczywiście z kwestiami etycznymi. Zwykle jest tak, że kiedy dyskutujemy o filmie i podnosimy kwestie etyczne, to jest pewnego rodzaju gra, co by było gdyby, tak? Znaczy opowiadamy sobie, mamy taką postać i sobie wyobrażamy, co by było, gdyby te postacie istniały rzeczywiście i rzeczywiście wchodziły w jakiegoś rodzaju interakcje, relacje i tak dalej. Natomiast w sytuacji, kiedy ta fikcja i rzeczywistość nam się układają zupełnie inaczej niż normalnie, to kwestie etyczne też się układają zupełnie inaczej, tak? Bo oczywiście możemy rozpatrywać to, co w innym filmie moglibyśmy rozpatrywać jako sytuację zdrady i zemsty na przykład, tak? To motyw, który się powtarza w literaturze, w filmach, w komiksie i tak dalej. I możemy sobie tutaj jakiegoś rodzaju problemy z etyki wyciągnąć i przedyskutować, tak? Ale tu na to się nakłada jeszcze to, że to nie jest tak, że my oglądamy po prostu historię fikcyjną, ale oglądamy historię fikcyjną graną przez osoby, które rzeczywiście są tym, kim są, tak? Że one nie są jakby ucharakteryzowane, one są takie rzeczywiście. I tu nam się zaczyna wszystko sypać, bo jakby na pewnym poziomie moglibyśmy po prostu powiedzieć melodramat, tak? Że mamy historię nieszczęśliwej miłości i zdrady, zemsty. Na końcu się wszystko ładnie kończy, źli zostają ukarani, dobrzy zostają wynagrodzeni, spotykają się, tak para się schodzi, na końcu mnóstwo filmów państwo podacie, które w ten sposób działają. No i teraz w to wchodzi nam ten wymiar rzeczywistości, który nam rozbija zupełnie całą tą historię, czy to jakbyśmy tę historię normalnie zaklasyfikowali. I tu się zaczyna robić problem, tak? Bo to, tak jak mówisz, a może horror, tak? Coś, co ostatnio nam wychodziło też przy naszych spotkaniach tutaj, horror społeczny może. Więc co jest tutaj takiego strasznego w tym filmie? Wykorzystanie, czy reżyser wykorzystał aktorów i zrobił spektakl z ich fizyczności? Czy tutaj jest ten problem etyczny? Czy ten film można było zrobić, innymi słowy? No tak, no, na pewnym poziomie oczywiście jest ten problem, tak? To znaczy, czy można rzeczywiście, tak jak w każdym innym filmie fikcjonalizujemy, czy fikcjonalizowane jest ciało ludzkie, często w takim sensie pozytywnym, tak? Że mamy aktorkę, która wygląda ładnie, aktora, który jest umięśniony i to jest jeszcze w filmie tam podrasowane, żeby odpowiednio to pokazać. A tu mamy niejako pójście w drugą stronę, tak? Też pokazujemy ludzkie ciało i ono jest budulcem fikcji, ale jest tak silnym budulcem fikcji, że właściwie rozwala całą opowieść, czy stawia ją w zupełnie innym kontekście. Wiemy, że ten motyw zemsty w ogóle był charakterystyczny dla całej twórczości tego reżysera, Todda Browninga. To jest człowiek, który niezwykle współczuł, niezwykle sympatyzował z osobami wykluczonymi. Zresztą sam miał takie doświadczenia performerskie, występował w rewiach, w cyrkach, jako akrobata, wykonywał jakieś niebezpieczne ewolucje i osiągnął wielki sukces artystyczny filmami z Donem Sheneyem. To była gwiazda kina niemego, aktor nazywany właśnie aktorem o tysiącu twarzy. Był człowiek, który uwielbiał występować w rolach osób okaleczonych, niepełnosprawnych, dziwnych, pozbawionych czegoś, zdeformowanych. Słynął też z tego, że sam sobie robił charakteryzację. No i Lon Chaney wystąpił w 10 filmach Todda Browninga, uchodzony i za najlepsze w dorobku Chaneya i za najlepsze filmy samego Todda Browninga. I bardzo często były to powieści właśnie o zemście, o przemocy. Przy czym, no właśnie, filmem, który tak naprawdę załamał karierę Todda Browninga, były Dziwolągi, bo tutaj reżyser dostał, no, wolną rękę. Miał już wtedy na tyle mocną pozycję w studiu, że właśnie ten producent, którego wspomniałem, Irving Talbot, stwierdził, dobrze, dajemy ci duży budżet, zatrudnij gwiazdy cyrku, bo
ci aktorzy, których tu wystąpiliśmy, oni byli oswojeni właśnie z publicznością, z występami, oni się garnęli przed kamerę. I Todd Browning stwierdził, dobrze, no to niech to będzie moje opus magnum. Chcecie cyrk? Będzie cyrk. Tak. I właśnie stwierdził, tak, to jest mój temat, to są moi bohaterowie. I on otoczył ich na planie wielką troską. No, bardzo wierzył w ten projekt. No, ale jak się okazało, było to takie trochę dzieło niespełnione. Do wątku realizacji jeszcze wrócimy. W takim razie, co z tym finałem? Czy on w ogóle pasuje do tego filmu? Czy on nie zakłóca nam trochę takiej opowieści o istotach, z którymi powinniśmy sympatyzować, których powinniśmy traktować jako osoby właśnie w pełni tego słowa funkcjonujące w społeczeństwie, normalne, no użyjmy tego słowa. Czy sam sobie Todd Browning nie strzelił takiej bramki samobójczej tym finałem po prostu? To jest osobna kwestia, bo koniec końców pewnie tak się stało, natomiast pewnie jakby z dwóch poziomów musielibyśmy znowu na to pytanie odpowiadać, to pierwsze pytanie, tak? To znaczy, jeżeli potraktujemy to jako przykład kina zemsty, które jest chyba najbardziej rozpowszechnioną strukturą, jeśli chodzi o struktury odbiorcze czy struktury emocjonalne w kulturze popularnej, no to on się ładnie domyka, to znaczy mamy przewinienie na początku, mamy jakiegoś rodzaju rozwinięcie w środku i karę dla tych, którzy przewinienie popełnili oraz nagrodę dla tych, którzy byli w porządku. Tak? To jak Państwo sobie przypomnicie dowolną sekwencję filmów i seriali, które oglądaliście w ostatnim miesiącu, to nie chcę powiedzieć, że wszystkie, chociaż jest taka szansa, ale olbrzymia ilość tych filmów będzie do takiej struktury jakoś pasowała. Tak? To mogą być filmy sensacyjne, mogą być komedie romantyczne, mogą być animacje, cokolwiek, tak? Taką sekwencję będzie miało. W komediach romantycznych to może być ten drugi zły, albo ta druga zła, albo zła ciotka, albo zła macocha, albo ktoś inny, kto nie pozwala się parze zejść, potem jest ukarany w taki czy inny sposób, wyśmiany publicznie, cokolwiek się dzieje, tak na końcu para się schodzi, mamy tę samą sekwencję. Widzą satysfakcję. I to daje tak, doświadczenie satysfakcji. W filmach sensacyjnych wiadomo, jest ten zły, który wybija połowę rodziny tego dobrego, ten dobry potem chodzi na siłownię, uczy się strzelać i go tam morduje na końcu, albo dzieje się cokolwiek innego, podobnego. Schemat jest ten sam, tak? Czyli ten schemat kina zemsty, czy struktury zemsty, on się powtarza i on tutaj był w pełni zmontowany, nawet mam wrażenie, że jeśli chodzi o takie pobudzenie czy poruszenie emocjonalne widza, to on był bardzo dobrze zrobiony. To znaczy faktycznie my jakby wchodzimy w to, tak? My się irytujemy na Kleopatrę bardzo intensywnie za to, co wyprawia. To też było znakomicie, wydaje mi się, zagrane i ona rzeczywiście budzi naszą irytację w bardzo wielu momentach z tymi swoimi dwoma twarzami, że tu jest taka, tu taka, tak. Nawet jest podsumowane, że mają swój kodeks. Tak. Swój kodeks, są wobec siebie fair, natomiast to właśnie, to ci ludzie tutaj. Tak. No, tu jest tak, tu jest kolejny numer, bo oczywiście struktura zemsty, tak jak mówię, wydaje się być wzorcowo skonstruowana, natomiast oczywiście to, co dostajemy jako takie rusztowanie aksjologiczne, tak? Czyli jakby jak szkielet z wartości w tym filmie jest zbudowany, no to on jest zbudowany na inwersji, tak? Że brzydki w środku, takiej klasycznej z bajek. Brzydki w środku, piękny wewnątrz, piękny na zewnątrz, brzydki w środku, zepsuty w środku, tak? Czyli wszystkie, albo jeżeli nie wszystkie, to duża część bajek z dzieciństwa się przypomina, to jest ten schemat, tak? My jakby tego oczekujemy, łatwo w to wchodzimy, znaczy razem ze strukturą zemsty ta inwersja szybko się uruchamia i proszę zwrócić uwagę, że ona jest tak w prosty sposób w ten film wmontowana, to znaczy my nie mamy tam postaci, która jest dwuznaczna, która jest jakaś taka skomplikowana, że jest trochę taki, a trochę siaki, albo że jest fizycznie zniekształcony i psychicznie, czy moralnie też jest zniekształcony. Nie, tam absolutnie jakby tego nie dostajemy. Czyli tutaj jakby dla nas, jako odbiorców, emocjonalnie sytuacja jest stosunkowo prosta, my wędrujemy sobie do tej końcowej satysfakcji, dobrze im, tak, do tego poczucia i do tego poczucia, o fajnie, zeszli się, super, mogą być napisy. Więc w
takim razie, skoro nie horror, to może bajka. To jest, no, to, na tym poziomie. Kina obyczajowego. Tak, tak, tak. Takiego, bym powiedział, obrazka z życia, prawda? Dokumentalnego obrazka z życia grupy cyrkowej. Przecież dla ówczesnych widzów to była właśnie też pewna atrakcja. To była... Stawaliśmy się częścią tej zamkniętej społeczności cyrkowej. No tak, i tutaj oczywiście jakby ten poziom takiej opowieści, który jest dla nas oczywisty, jest przełamany, tak, czy zupełnie przesunięty w inny plan przez materię, z której ten film jest, czy ta opowieść jest zmontowana, bo gdyby to było, nie wiem, gdyby to była animacja, tak, albo gdyby to były osoby pocharakteryzowane, no to byśmy zastanawiali się, czy fajnie jednak ta opowieść była poprowadzona, czy nie. A tutaj to się nie dzieje. Tu wiemy, że materia, czyli aktorzy i ten świat przedstawiony, że to jest w 100% realne. Tak? I to powoduje, że nasz odbiór automatycznie jakby przełącza się w zupełnie inne rejestry. I zaczyna się dziać to, o czym mówisz. To znaczy uruchamia nam się ta fascynacja tą dziwacznością, tak, czy innością, monstrualnością, możemy się zastanawiać, jakiego rodzaju... I tu chyba powinniśmy w ogóle zdefiniować, czym jest monstrualność. Tak, no tak, właśnie, zdecydowanie. Czym jest? Jest nadmiarem i jest brakiem. Jest hybrydycznością, czyli łączeniem rzeczy, które się wykluczają. Czy w tym sensie Dziwolągi właśnie, jako film, opowiadają o monstrualności? No zdecydowanie. W antropologii kulturowej jest na przykład taki sposób mówienia o... nieczystości czy monstrualności, właściwie źle powiedziałem, o monstrualności przez nieczystość, to znaczy o świecie myślimy w takich często prostych kategoriach, tak, góra, dół, lewy, prawy, dobro, zło, piękny, brzydki, ale też w kategoriach takich my, oni, tak, czy blisko, daleko i wiele badań jakby pokazuje, że nam się uruchamiają różnego rodzaju alarmy wtedy, kiedy te kategorie zaczynają być zanieczyszczone i jakby świat przestaje być łatwo zrozumiały. No i możemy tak odczytywać te postacie, które tutaj, czy aktorów, których w filmie widzimy, one jakby naruszają ten nasze poczucie ładu. Takie poczucie, że to są ludzie, ale nie wyglądają tak, jak ludzie powinni wyglądać, tak? Ten element takiej powinności wyobrażenia, czy wyobrażeniowy człowiek jakiś tam jakby zostaje zakłócony. I to jest to nasze poczucie estetyczne w takim szerokim sensie, nie w sensie doświadczenia piękna, tylko w sensie odbioru dzieła artystycznego, które można by nazwać właśnie albo poczuciem dziwaczności, albo monstrualności, tak? Albo poczuciem niesamowitości, tak? Bo to może na różnych rejestrach nam się uruchamiać. Tak, no, wielu widzów tych pierwszych pokazów, wielu krytyków też filmowych zastanawiało się, czy ten film w ogóle można oglądać, czy można na to patrzeć, czy nie ma tutaj uczucia jakiegoś dyskomfortu etycznego. No nie, no, absolutnie jest, bo dyskomfort etyczny może jeszcze z czegoś innego wynikać. To znaczy mamy jakby to doświadczenie estetyczne, tak? W tym sensie, że to, co odbieramy jako wstrząsające albo potworne, albo dziwaczne, tak? No i teraz w zależności od tego, jaką mamy osobistą wrażliwość, to jeżeli to będzie wstrząsające, no to jakby kończymy oglądanie, tak? Jeżeli to odbieramy jako dziwaczne, no to oglądamy z fascynacją. I teraz skąd ten element etyczny? On się oczywiście bierze z tego, z czego się oryginalna materia tego filmu wzięła, czyli z tych cyrków z dziwolągami. Forma rozrywki z początku XX wieku i jeszcze starsza też. Gabinety osobliwości. I tutaj są, jak mi się wydaje, dwie rzeczy połączone. To znaczy jedna rzecz, fascynacja właśnie dziwolągiem, tak, że ten dziwoląg był w cyrku, to jest też motyw wykorzystywany w Człowieku Słoniu, o którym wspominałeś na przykład, wystawiany na pokaz po to, żeby go obejrzeć, żeby zetknąć się z czymś takim właśnie monstrualnym, dziwacznym, nietypowym, szokującym. Ale ja mam wrażenie, że tutaj dostajemy coś jeszcze, bo mówisz o życiu cyrku oczywiście, jak najbardziej, ale to jeszcze polega na tym, że my mamy usankcjonowany biletem do kina albo tym, że siedzimy przed telewizorem i oglądamy ten film, usankcjonowany
wgląd w życie codzienne tych dziwolągów, tak? To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że tam dostajemy parę scen, których mogłoby kompletnie nie być. Znaczy, one nie są wcale znaczące z punktu widzenia opowieści, ale są, są fascynujące, tak? Na przykład ten człowiek, który nie ma kończyn, jak zapala sobie papierosa, tak? To ja pamiętam, jak słyszałem o tym filmie, tylko kolega z wypiekami na twarzy opowiadał o nim, to właśnie to była chyba pierwsza scena, o jakiej opowiadał, że tam jest właśnie człowiek, który sobie zapala papierosa, nie ma ani rąk, ani nóg, więc no, nie ma tego jak zrobić. Opisowy numer tego wykonawcy w cyrku. Ja tak przypuszczam właśnie. I tam było jeszcze parę takich innych momentów. Na przykład to jedzenie i picie za pomocą nóg kobiety, która nie miała rąk, albo ta scena, kiedy te zrośnięte ze sobą bliźniaczki siamskie, jedna wychodzi za mąż, tak? Chyba druga flirtuje i teraz dwie osoby, ale jedna. Jak są rozgrywane sytuacje, które są sytuacjami intymnymi, to znaczy na przykład kłótnia małżeńska, tak? I teraz my mamy nieusankcjonowany, czyli w tym sensie nie musimy się wstydzić za to, wgląd w sytuacje intymne tego rodzaju. I to jest ten poziom jednocześnie fascynacji i pewnego poczucia, że coś jest nie tak, że nie powinniśmy tego robić, tak? Bo to nie jest udawane, to nie jest odgrywane aż tak bardzo, jak w normalnym filmie. Więc ja bym tutaj te dwie rzeczy widział, to znaczy... Miała być funkcja tego filmu, oswajanie też tak. wyobrażeń i pokazanie, że ci ludzie doskonale sobie radzą i w takich sytuacjach intymnych, i właśnie w takich sytuacjach, które no... wydawałoby się, powinno ich wykluczać z życia społecznego, z normalnym funkcjonowaniem. Nie. Todd Browning chciał pokazać, że te osoby potrafią się z siebie śmiać, że mają do siebie dystans. Tutaj mamy przecież wielokrotnie przykład nawet takiego dosyć trudnego humoru względem. Tak. Ale oni sobie wybaczają. Oni tolerują to, wiedzą, że są po prostu częścią tej grupy. Bardzo charakterystyczny jest też początek tego filmu, to otwarcie, kiedy właśnie ten prestidigitator zapowiada, że za chwilę coś zobaczymy i w tym momencie jest cięcie. Więc ta nasza ciekawość zostaje rozbudzona, taka ciekawość właśnie podpatrywania, ciekawość wojera, że coś niesamowitego zaraz zobaczy. I ona rośnie jeszcze potem. I my jesteśmy cały czas do końca filmu ciekawi, co tam jest, co tam wywołuje właśnie taki strach. To jest bardzo, zresztą bardzo zręczny, estetyczny chwyt, dlatego że my generalnie widzimy wszystko, tak? Znaczy, wszystkie te osoby są od razu widoczne. Normalnie filmy raczej, jeżeli są zręcznie robione, jakoś to rozgrywają. Człowiek Słoń, na przykład my na początku Johna Merricka, o ile dobrze pamiętam imię i nazwisko głównego bohatera, widzimy w cieniach, on dopiero potem się wyłania. Natomiast tu widzimy wszystko od razu, ale... Na to wszystko się nakłada to, że osoby w tym takim kojcu, że tam ktoś zemdlał z krzykiem, nie widzimy, a ciekawość rośnie, bo okazuje się w toku filmu, my się domyślamy oczywiście, kto tam jest, zresztą to jest w pewnym sensie zapowiedziane na początku, że to piękna kobieta, tak i tak dalej, ciekawość rośnie, bo my się dowiadujemy w toku całej opowieści, że to nie jest ktoś z tych... dziwolągów od urodzenia, że tak powiem, tak, używając tego określenia, tylko to jest ta kobieta, która jest na początku właśnie tym wzorem piękności. Czyli z nią się stało coś, czego nie wiemy, znaczy nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić, co tam może być, co tam ma być, co jest aż tak straszne, tak. Ona musi żyć, to wiemy, że to nie jest trup, że to tam nie oprowadzają po prosektorium. Więc tutaj nasza ciekawość rośnie, to jest bardzo zręcznie zrobione oczywiście, bo my dostajemy to, co szokujące wydawałoby się i mamy przez cały czas, a jednak jeszcze na coś czekamy tutaj. To wyłączyło też dziwolągi z Człowiekiem Słoniem. Najpierw widzimy reakcję na coś niesamowitego. Tak. Tutaj reakcję tego tłumu, który spogląda jeszcze nie wiem na co, a w Człowieku Słoniu, zanim po raz pierwszy widzimy w całej klasie właśnie John America, to widzimy reakcję dziewczyny, która przynosi mu kolejną zupę. Więc to często te reakcje widzów działają na nas mocniej niż później sam widok tych bohaterów. No tak, bo jakby zasada jest znana i ona jest stosowana w bardzo różnych kontekstach, że rzecz sama, czy obiekt strachu na przykład wcale nie musi być straszny. Tak? Straszne jest to, że
my nie mamy do niego dostępu, że sobie go wyobrażamy dopiero, że jakby wytwarzamy sobie różnego rodzaju wyobrażenia, które są przybliżone, ale koniec końców może się okazać, że one jakby do rzeczywistości mają się nijak. Tak? I to nas emocjonalnie podkręca, to zwiększa strach, zwiększa oczekiwanie, zwiększa ekscytację. I tutaj mamy oczywiście podobnie jako zabieg artystyczny, jasne. To tak nawiązanie jeszcze do tej konwencji horroru. Właśnie tym, co budziło u widzów strach, była ta scena przyjęcia, kiedy bohaterowie krzyczą one of us, w sensie jedną z nas, tak. I właśnie reakcja głównej bohaterki, która, no właśnie, jak rozumieć to one of us? Bo to też budziło liczne tutaj interpretacje, kontrowersje. O co im chodzi? Okej, okay, to jedna z możliwych interpretacji jest byłoby zastosowanie kategorii myślenie magiczne. Znaczy, państwo na pewno znacie to też, kiedy odpukujemy w niemalowane drewno, tak, i tak dalej, kiedy jakby pewnych rzeczy się nie mówi z obawy, że to się może tak stać, tak, że się może ziścić. I ja tutaj bym akurat zaproponował, że możemy to jako jedną z możliwych interpretacji przyjąć, to znaczy, kiedy oni mówią jedna z nas, tak, to interpretacja Kleopatry jest taka, że jeżeli ja wypiję z nimi i zgodzę się, że jestem jedną z nich, stanę się dziwolągiem, dziwolążką, że spróbuję feminatyw z tego zrobić, a tym samym stracę część swojej obecnej tożsamości, a ta tożsamość jest dla niej najwyraźniej bardzo ważna, że jest tam piękną kobietą, czy jest uważana za piękną kobietę i ma duże powodzenie. I ona jakby nie waży się przekroczyć tej granicy, tak? Czyli takie myślenie, które dzisiaj byśmy nazwali pewnie myśleniem magicznym, czy myśleniem z elementami, myślenia magicznego, czymś takim, ale to pewnie jedna z kilku możliwych tutaj interpretacji równoległych. Mm-hmm. No i dochodzimy tutaj do tej też bardzo ciekawej interpretacji, która się pojawiła właściwie po latach. Chociaż nie, ona już w sumie trochę była obecna od początku, od premiery tego filmu. Otóż interpretowano ten film trochę jako obraz też po wielkim kryzysie, obraz nierówności społecznych. Obraz tego, że właśnie, że ci odmiennicy symbolizują tę wykluczoną w gruncie rzeczy większość społeczeństwa. Wykluczoną ze względów ekonomicznych, prawda? I wtedy Herkules i Kleopatra stawali się właśnie taką metaforą burżuazji, arystokracji. I tutaj dochodzimy do tych filmów, które często na tych naszych spotkaniach filozoficznych przywołujemy. Parasite i Joker. Tak. Czy Freaks to nie jest też opowieść właśnie o wykluczonych, którzy pokazują, że mogą mieć też sprawczość, że kierując się kodeksem, no, tak, mogą mieć sprawczość. Tak, to pozwolisz, że zaraz do tego wrócę, tylko też jakby z drugiej strony. Z jednej strony rzeczywiście możemy Jokera, Parasite i pewnie jakieś inne filmy jeszcze umieścić, a z drugiej strony, gdyby czytać, czy wrócić do takiego czytania społecznego, czy z klucza społecznego, filmów czy popkultury i horrorów, no to mamy czytanie filmów o zombie jako o masach robotniczych i filmów o wampirach jako o burżuazji, szlachcie, tak i tak dalej. To znamy tę historię. Natomiast wracając do tego czytania społecznego, tak, ono się prosi tutaj i ja mam wrażenie, biorąc pod uwagę rok, kiedy ten film powstał, tak, 32, tak jak mówisz, kontekst wielkiego kryzysu w Stanach, ale też pamiętajmy o tym, że to jest jednak prawie 100 lat temu, co oznacza trochę inną fazę modernizacji. To znaczy, jeżeli popatrzymy na rozwój medycyny, to jesteśmy wtedy w zupełnie innym momencie. To znaczy, antybiotyki już są, tak, penicylina, ale są stosunkowo krótko. Co oznacza, że starsi ludzie, którzy żyją, doskonale pamiętają osoby długotrwale chore na kiłę. To uwaga na marginesie, infekcja kiłą bardzo powszechna, na przykład w XIX wieku, jak państwo przywołacie swoich ulubionych i nieulubionych pisarzy, poetów XIX-wiecznych z lekcji języka polskiego, o tym się oczywiście głośno nie mówiło, to tam zdecydowana większość to byli właśnie syfilitycy, na jakimś etapie zainfekowani, albo mieli jakieś inne schorzenia. Otóż z osobami, które długotrwale chorowały na syfilis, było tak, że
oni uzyskiwali coś, co się w literaturze nawet nazywa syfilityczną sylwetką, to znaczy ich kościec się degenerował. To jak kiedyś czytałem jakiś taki opis popularny, to wyglądało w ten sposób, że jakby kość jest zżerana z jednej strony, ale odkłada się z drugiej strony, co powoduje, że specyficzna sylwetka się robi. Ja o tym mówię jako o jednym z możliwych wielu incydentów, ale generalnie chodzi mi o to, że różnego rodzaju deformacje i degeneracje ciała w latach 30. XX wieku też w tak zwanych krajach rozwiniętych były czymś powszechnym, tak? Źle złożone czy źle zrośnięte złamania, różnego rodzaju uszkodzenia ciała i tak dalej, to jest rzecz powszechna. I teraz ten element klasowy właśnie, o którym wspomniałeś. Oczywiście biedota w sensie fizycznym wyglądała najczęściej dużo gorzej niż ci, którzy byli bogaci. W przypadku syfilityków sprawa jest bardzo prosta, znaczy bogaci się nie musieli pokazywać, tak? Albo stać ich było na jakieś formy leczenia, albo już było ich stać na antybiotyk, albo stać ich było na różne dziwaczne formy, czy zaskakujące formy leczenia syfilisu, znane z historii. Natomiast biedoty nie było stać na to wszystko, więc w sensie fizycznym, jakby inaczej, ta interpretacja, którą przywołałeś, ona nie tylko jakby może mieć taki charakter metaforyczny, ale też taki dosłowny, tak, że kiedy widzimy, czy kiedy ci ludzie z lat 30. widzieli ludzi zdeformowanych, to oni musieli, o, to są ci biedni, bo są zdeformowani, tak, bo są okaleczeni fizycznie w większości, natomiast kiedy widzieli pięknych, silnych, to są ci bogaci, bo ich tam stać na lekarza, no, na najnowsze wynalazki medyczne, albo stać ich na to, żeby się nie pokazywali publicznie, jeżeli są zdeformowani. Więc jak najbardziej. Musimy wręcz posunąć dalej, bo ten film też interpretowano jako głos antyeugeniczny. Mhm. To przecież w latach 30. tutaj Trzecia Rzesza, prawda, spopularyzowała między innymi eugenikę. Czyli... Nie tylko. Mhm. Znaczy to nam się najszybciej kojarzy, tak, oczywiście, ta negatywna eugenika. Mhm. Właśnie, czyli taka ingerencja, prawda, zdecydowanie narodzinami, dążenie do produkcji tylko zdrowych obywateli. I właśnie tutaj film Todda Browninga postrzegano jako głos, że... emancypacyjny, że... Mhm. Możemy w ten sposób ograniczać narodzin, każdy ma prawo do życia i że, no właśnie, że, no nie wiem, narodziny kogoś z niepełnosprawnością nie oznaczają narodzin niepełnoprawnego obywatela. Kogoś, kogo trzeba zlikwidować po prostu, albo zmarginalizować, tak. Więc także i w takich kontekstach ten film interpretowany, zresztą dorobił się też właśnie obecności w takich rankingach na najbardziej humanitarne filmy w historii kina. Na najbardziej compassion, tak się pojawił, czyli takie współczujące swoim Więc no to i w ogóle też wielokrotnie już z upływem lat podkreślałem, jak bardzo tego filmu nie zrozumiano w momencie pojawienia się na ekranach. No tak, no ale nam też jest pewnie trudno dzisiaj sobie wyobrazić w kulturze, gdzie wszystko widać i wszystko można natychmiast zobaczyć, tak jak mówiłem. Trudno sobie wyobrazić też ten moment szoku tutaj, że to jest oczywiście jakby takie dwuznaczne, czy jak obie rzeczy są, obie formy interpretacji są jakby od razu obecne, znaczy szok związany z zobaczeniem niezwykłości, który na pewno się pojawiał w trakcie, kiedy oglądano to, wtedy, kiedy został nakręcony film. Oraz z naszej perspektywy, tak, ten element właśnie dawania widzialności, tak, że okej, zaszokuj się, ale potem odczytaj, czy zobacz, że to są też istoty ludzkie. Więc oba elementy są tutaj. To oczywiście też pewnie gdzieś tam w tle pozostaje operowanie szokiem w sztuce jako pewna strategia artystyczna, nie? No właśnie, to teraz już trochę na zakończenie naszej dyskusji chciałbym trochę odejść od tego filmu w stronę w ogóle popkultury, no bo nawet aktorzy, którzy tutaj wystąpili, stali się bohaterami masowej wyobraźni, no proszę sobie chociażby tutaj wyobrazić, że Szlicy, to swoją drogą nie była kobieta, to był mężczyzna właśnie, który urodził się z taką deformacją czaszki powodującą, że on miał też mały mózg, stąd też no... Ja nie pamiętam, jak ta choroba się nazywa. Kiedyś sprawdzałem, ale nie pamiętam. W każdym razie no, spekulowano, na ile on rozumie. Dużo rozumiał.
stał się gwiazdą cyrków, uwielbiał w ogóle kontakt z ludźmi, uwielbiał występować. Nosił rzeczywiście sukienki, stąd też niektórzy mówili do niego w rodzaju męskim, inni w rodzaju żeńskim, a te sukienki nosił ze względów higienicznych, o tak to ujmijmy. I cóż, i on później stał się i bohaterem okładek komiksów i jego twarz wylądowana na przykład dzisiaj często pojawia się jako awatar internetowy. Zresztą bardzo wielu wykonawców z filmu Freaks założyło rodziny, miało wiele dzieci, dorobiło się pieniędzy i takiej bardzo stabilnej pozycji społecznej. Tutaj ta rodzina no, Karów, tak, tutaj mieliśmy dwoje przedstawicieli, ale tam ostatnia z czwórki właśnie, tych niskorosłych, to zmarła raptem 17 lat temu, w wieku 90 lat, więc oni rzeczywiście zakorzenili się w społeczeństwie i ten film niczego ich nie pozbawił, udział w tym filmie niczego ich nie pozbawił. Aczkolwiek, o, to jest jeszcze też ciekawa anegdota z realizacji. Otóż w studiu, gdzie trwały zdjęcia do tego filmu, jednak ekipa obawiała się trochę reakcji aktorów i w ogóle pracowników studia na te osoby, na tych aktorów, więc poproszono, żeby oni, no tak jak trupa cyrkowa, żeby oni po prostu gdzieś się zlokalizowali obok studia filmowego w namiocie. Więc no, pomimo, że intencje filmu były szlachetne, to nawet jeszcze praca nad tym filmem no, nosiła w sobie piętno właśnie tej takiej XIX-wiecznej trochę. Tak. I skoro mówię o tym namiocie, to chciałbym tutaj jako też pewien Państwu może trop filmowy podsunąć tytuł filmu, który ty, jak wiesz, bardzo ja lubię, cenię. Film nosi tytuł Uwięzienie. To jest sprzed kilku lat, który można obejrzeć nadal na jednej z platform streamingowych. I w tym filmie też pojawia się właśnie aktor, no, zdeformowany fizycznie. Teraz mi nazwisko tego aktora umknęło, ale on w ogóle jest rzecznikiem osób z takim rodzajem niepełnosprawności. Jest oczywiście intelektualnie bardzo sprawny, występuje w wielu filmach, także takich głównego nurtu. No i to jest film właśnie o kręceniu filmu, o takich osobach. Mamy tu mnóstwo nawiązań do Ciwolągów, między innymi ten wątek właśnie takiego trochę przeniesienia ich, prawda, też w takim namiocie gdzieś poza obręb planu filmowego. Plus są odwołania do konkretnych osób tam, tak. Wprost jakby są kopiowane. Tak, także znakomity film. No tych kontynuacji takich rozwijających wątki z Ciwolągów moglibyśmy wskazać więcej. Cały sezon takiego popularnego amerykańskiego serialu American Horror Story, to jest taka antologia, gdzie każdy sezon dotyczy jakby innej konwencji gatunkowej. Każdy sezon to jest taki trochę hołd dla innego rodzaju kina grozy. Więc jeden z sezonów tego serialu właśnie bezpośrednio nawiązuje do filmu Freaks. W ogóle film miał dwie nieoficjalne kontynuacje, ale chyba nie warto do nich sięgać. Co jeszcze moglibyśmy tu wskazać? No, ten film żyje w takiej masowej wyobraźni, no dzisiaj zwłaszcza w dobie internetu. No, możemy na niego też spojrzeć jeszcze z innej perspektywy, to znaczy z perspektywy medium, tak jak zaproponowałeś, bo ten cyrk tam obecny, to jest oczywiście, tak jak już mówiliśmy, formuła prezentacji doświadczeń estetycznych z początku XX wieku, z wieku XIX, tak, prezentacji tych dziwolągów i szokowania czy wzruszania, pobudzania artystycznie, estetycznie tych wszystkich, którzy do tego cyrku przyszli. Zresztą charakterystyczna jest ta końcówka, gdzie te konie z wozami przez błoto i deszcz i las jakiś brną, czyli jakby widać w tym to, jakie były sposoby rozpowszechniania się form artystycznych właśnie z początku XX wieku, także to nie było podłączenie do sieci telewizyjnej, radiowej po prostu, czy sieci, nie wiem, kina albo czegokolwiek innego, tylko często, gęsto to polegało na tym, że właśnie przyjechał wóz albo przyjechał cyrk. Natomiast film, zgodnie ze starą tezą McLuhana, że nowe medium, czy treścią nowego medium jest poprzednie medium, jakby wchłania to, pokazuje tę rzeczywistość, że dosłownie o tym opowiada, czyli jakby robi dokładnie to samo, że pokazuje nam te wszystkie osoby, tak, te dziwolągi właśnie, i my możemy w pewnym sensie doświadczyć tego samego, co ci ludzie, do których taki cyrk przyjeżdżał, ale idąc do kina, tak, już nie musimy, bo może nie ma cyrków, albo nie ma takich cyrków, ale możemy jakby przeżyć w pewnym sensie to samo, a nawet jeszcze zobaczyć publiczność.
z tego czasu. No i oczywiście do tego dochodzi teraz moment internetu, kiedy pewnie możemy sobie wygooglać dziwolągów. Podejrzewam, że na YouTubie by się dało znaleźć. Nie wiem, nie sprawdzałem, ale tak przypuszczam. No to tutaj właśnie doszliśmy do genezy kina, które przecież nazywano sztuką jarmarczną. Sztuką jarmarczną, tak. I no, wiele osób początkowo tak właśnie traktowało medium filmowe jako jeszcze jedną atrakcję cyrkową, jako jeszcze jedną ciekawostkę, tak, która umożliwia podpatrywanie innych. Mhm. Bardzo Państwu dziękuję za obecność do końca na naszej dyskusji. Profesor Krzysztof Abruszewski. Możemy jeszcze Państwa podpytać, czy właśnie chcieliby się podzielić wrażeniami z filmu, bo jestem ciekaw, czy Państwo po raz pierwszy ten film widzicie. Jeśli ktoś chce zabrać głos, to podejdę z mikrofonem śmiało. A jeśli nie i są Państwo z Torunia na przykład, to serdecznie zapraszam na nasz taki stały cykl tutaj w Kinie Centrum. Spotkania filozoficzne z filmem. Co miesiąc właśnie z profesorem Krzysztofem Abliszewskim omawiamy tutaj jakiś wybrany film i właśnie tak staramy się mieszać perspektywy filozofa kulturoznawcy z perspektywą filmoznawcy. Mamy naszą stałą publiczność, bardzo rozgadaną, niezwykle wnikliwą w swoich analizach, interpretacjach. Jest to dla nas też zawsze fajna przygoda. Dzisiaj taka namiastka, trochę specjalna edycja na potrzeby Festiwalu Kamery. Tak, bo zwykle jest odwrotnie, to znaczy nie puszczamy starych filmów sprzed prawie 100 lat, no przesadzam, tak 80, ale puszczamy nowe filmy, to znaczy filmy, które są na ogół pokazami przedpremierowymi, więc to też jest pewnego rodzaju atrakcja, że to są filmy, które jeszcze nie zostały opowiedziane, przeżute, skomentowane, zrecenzowane, tylko można zobaczyć samodzielnie. Z całą recepcją tego tak. filmu, więc to dla nas też nowe doświadczenie. Dziesiątkami lat historii. Mhm. No dobrze, to jeszcze raz Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do Kina Centrum. Także na kolejne pokazy w ramach tego przeglądu towarzyszącego wystawie Patrycji Piccinini, bo zaprezentujemy jeszcze wspomnianego Człowieka Słonia, ale też ten film Pitera Bogdanowicza Maska, też oparty na autentycznej historii chłopaka, kilkunastolatka, który urodził się też z takim rodzajem fizycznej deformacji. I pamiętam, że tamten film w sumie, który powstał w połowie lat 80. oskarżano o taki sam rodzaj nieetyczności jak dziwolągi. Między innymi zarzucono twórcom Maski, że w zwiastunie filmu ani razu nie widzimy głównego bohatera. Więc sugerowano, że twórcy właśnie chcą troszeczkę wzmocnić tę ciekawość widza. Efekt. I po prostu żerować właśnie na tej atrakcji, jaką ma być wygląd bohatera. No wiadomo, że tam chodziło o charakteryzację, która później zresztą została nagrodzona Oscarem. Niemniej, no właśnie, tutaj bardzo krytykowano twórców za takie posłużenie się właśnie wyglądem tego bohatera w promocji filmu. Także ten problem etyczny, o którym tutaj mówimy, wracał właśnie przez kolejne dekady w ocenie różnych filmów, nawet strategii marketingowych. Do zobaczenia wkrótce. Dobrze. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.